Hejka moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale i dzisiaj przychodzę do was w takiej no make-up wersji z racji, że niedawno wstałam, ogarnęłam się, umyłam głowę, zjadłam śniadanie i dzisiaj słuchajcie jest wielki dzień z racji, że mamy 22 sierpnia, godzinę 14 za chwilę, ale o godzinie 20 będzie moja impreza zaległa, urodzinowa, moje 18 urodziny. Ja urodziny ogólnie miałam w lipcu, 20 lipca, także no już ponad miesiąc temu, ale przez dużo wyjazdów, przez to, że moi znajomi też powyjeżdżali, nie było innej możliwości zrobić wcześniej niż miesiąc później. Szkoda, bo przez to mam wrażenie tak, że nie czuję jakby tego, że to są moje urodziny, tylko po prostu jakaś impreza, ale myślę, że i tak będzie bardzo fajnie. No i co? I ten odcinek to będzie taki vlog z przygotowywań Get Ready With Me właśnie na moje 18 urodziny. Oprócz tego opowiem wam, jak ja zaplanowałam sobie te urodziny, jak to wszystko będzie wyglądać. Może też część materiału z urodzin właśnie będzie tutaj, bo nie będę może nagrywać jakby całej imprezy, bo chcę się bawić ze znajomymi, spędzić z nimi czas i w ogóle trochę, wiecie, poszaleć, ale myślę, że wezmę moją starą kamerę, bo teraz nagrywam nową kamerą, a wezmę tą moją starą kamerę, którą miałam kiedyś, której kiedyś używałam i myślę, że ją wezmę tą imprezę i po prostu postawię ją gdzieś na stole, żeby każdy mógł coś sobie ponagrywać, co tylko by chciał i ja to po prostu powstawiam tutaj do tego filmiku. Także myślę, że to będzie fajne, bo nie dość, że taka pamiątka, to jeszcze zobaczycie, jak wyglądała ta impreza. Jeśli chodzi o moją imprezę, to nie będzie ona taka, jak ja na początku planowałam, bo chciałam zrobić moje 18 urodziny jakby w takiej salce, gdzie byśmy mogli, gdzie byłby stół, gdzie byłaby muzyka, gdzie może byłby jakieś nagłośnienie, światła i w ogóle, ale nie było takiej możliwości, żeby zrobić to jakoś fajnie, żeby było blisko, żeby były wszystkie potrzebne rzeczy, czyli między innymi, nie wiem, wyjście na taras, łazienka i wszystko dostępne. I żeby to było w spoko cenie, bo dostałam jedną wycenę na 7 tysięcy, co troszkę przekraczało mój budżet, który sobie postanowiłam na tą imprezę. Więc stwierdziłam, że moje 18 urodziny zrobię w klubie. Klub Antidotum we Wrocławiu. Będziemy mieli taką jakby wydzieloną część klubu, gdzie będziemy mieli własnego DJ-a, gdzie będzie bar, gdzie będzie loża, będziemy mogli sobie tam siedzieć. Kupiliśmy balony, kupiliśmy jakieś takie sempertyny, także zrobimy też ściankę do robienia zdjęć i myślę, że będzie to fajnie wyglądać. Zresztą wszystko zobaczycie na tym vlogu i przygotowania i właśnie te rzeczy, które mamy teraz zapakowane już w bagażniku. I co, impreza zaczyna się o godzinie 20, ja tam jadę na 19.30 razem z moją mamą, z Kariną i z Martyną, żebyśmy mogły wszystko ogarnąć, przygotować. Impreza będzie na 35 osób. Było 40, ale wiadomo, nigdy nie będzie tak, żeby każdemu pasowało, więc 5 osób niestety nie będzie. I tak to będzie mniej więcej wyglądać. Impreza będzie trwała około do 2 w nocy. Z racji, że do tego czasu mamy właśnie tą jakby salę wynajętą. Zobaczymy, co później zrobimy. Czy będę jeszcze w stanie gdzieś sobie pójść ze znajomymi, czy jeszcze do jakiegoś klubu, czy do jakiegoś baru, czy na Wyspę Słodową we Wrocławiu, czy po prostu już zawinę do domu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ale takie są plany. Mam, uwagę, szpilki na tą okazję. No może nie szpilki, ale kupiłam sobie buty na obcasie. Ja z reguły nie noszę butów na obcasie, ale mam, kupiłam je. Widzieliście już je na moim Instagramie. Oczywiście, jeżeli nie obserwujecie mnie jeszcze na moim Instagramie, to bardzo serdecznie was zapraszam, bo osoby, które mnie tam śledzą, są zawsze te kilka dni do przodu. Zanim wyjdzie materiał na YouTubie, to oni już wiedzą, co się działo pokrótce na Instagramie, także zapraszam was bardzo serdecznie. No i co? Na tym vlogu będziemy się malować, będziemy się przygotowywać, będziemy się ubierać. Ja mam umytą głowę i stwierdziłam, że słuchajcie, na urodziny zrobię sobie fale, ale ja nie robię takich jakby fal na ciepło, czyli nie używam do tego ani lokówki, ani prostownicy, tylko używam, uwaga, sznurka od szlafroka. Mam taki sznurek i to będzie pierwsza rzecz, którą zrobię, jeśli chodzi o przygotowywanie się na te moje urodziny, czyli ogarnięcie włosów. Wiem, wyglądam bardzo fajnie, zaraz będę wyglądać jeszcze fajniej i wygląda to tak, że po prostu biorę jedno pasmo, obtaczam o sznurek, dobieram kolejne i znowu, ale zrobię to przy lustrze, bo będzie mi dużo wygodniej. Wyglądam teraz jak plastuś, ale uwierzcie mi, będzie to tego warte, bo później będę miała piękne hollywoodzkie loki, także chowam to pod bluzę, żeby mi nie przeszkadzało. No. I jeśli chodzi o ogarnięcie włosów, to tyle. Nic więcej nie robię. Umyłam, wysuszyłam i nałożyłam to i potem zdejmę to.
jak najpóźniej się da. Także najpóźniej to zdejmę, bo i tak trochę późno się za to zabrałam. Teraz jeszcze mam chillerkę i będę odpoczywać. A z wami się widzę później. Okej, moi drodzy, a więc minęło trochę czasu. Ja przez ten czas zdążyłam obejrzeć film, poczytać książkę, dodać TikToka i dodać nową fotkę na Instagrama. Swoją drogą stwierdziłam, że jak tak już się szykuję i w ogóle się stroję, to stwierdziłam, że również nagram to z tego TikToka. I nagrałam ją do takiej piosenki. Nie wiem, czy mi tutaj za prawa autorskie nie zbanują, ale najwyżej zobaczycie go na moim TikToku. Także jeżeli tutaj nie będę mogła go wstawić, to po prostu go wytnę, a wy zobaczycie go na moim TikToku. No i to właśnie będzie tak wyglądało, że zrobię takie przejście i będzie od drugiej ręki i będzie coś takiego. No, także nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Okej, moi drodzy, a więc ja zjadłam obiad, więc myślę, że to najlepszy, najwyższy czas się pomalować. Z racji, że mamy godzinę 18 zaraz i za równą godzinkę muszę wychodzić, także... A jeszcze mam kilka rzeczy do ogarnięcia, więc... Więc no, muszę się już zacząć szykować, także lecimy z makijażem. Okej, a więc zaczynam od kremu i takiego kremu używam na twarz. Okej, a więc jak mam już krem, nakładam teraz podkład i podkład mam taki z Chanel. Jest to kolorek beż 20. Okej, gdy mam podkład, kolejnym krokiem jest korektor na niedoskonałość i korektor, który ja używam, jest to taki korektor z Naked. Okej, i tak się prezentuje ta twarz już z podkładem i korektorem. Proszę bardzo, Rimmel State Made i to jest akurat kolor Warm Beige, przez to, że w wakacje się trochę opaliłam, ale normalnie na co dzień używam tego Transparent, tylko że on jest teraz na mnie trochę za jasny, mimo to, że powinien być transparentny, jest on jednak trochę jasny. Następną rzeczą, którą nałożę, będzie bronzer i ja używam bronzera od Make Up Obsession razem z kolaboracją z Versov. O, proszę bardzo. I ja używam tego jaśniejszego. Okej, i tak się prezentuje bronzer. Następnie rozświetlacz. Rozświetlacza niezmiennie chyba od kilku lat używam z I Love Revolution Rose Gold Glow. I powiem wam, że ostatnio polubiłam też tym rozświetlaczem Rose Gold zrobić sobie makijaż i z racji, że dzisiaj nie mam jakiegoś takiego pomysłu na jakiś taki super makijaż oka, to właśnie zrobię to tak, jak robię na co dzień, na imprezy po prostu i biorę sobie najpierw takim pędzelkiem na kącik oka w ten sposób i teraz biorę palec, on po prostu jest tak piękny, ma takie mocne krycie. I teraz sobie palcem nakładam delikatnie na oko. I to tyle, jeśli chodzi o mój makijaż oka. Teraz przechodzimy do różu. Różu kiedyś nigdy nie używałam, a teraz nie wyobrażam sobie makijażu bez niego. Także nakładamy. Kolejny krok to brwi, czyli mój znienawidzony krok. Bo szczerze mówiąc, nienawidzę malować brwi. Zajmuje mi to zawsze najdłużej i nigdy nie są takie, jakie bym chciała, żeby były. Zaczynam sobie zawsze od tego, że pędzelkiem wyciągam z takiej pomady z Benefitu o kolorze 3 takim drobnym pędzelkiem i maluję sobie tą końcówkę, bo lubię, jak jest ona taka ostra bardzo. I tak się prezentuje pomalowana brew. A tak niepomalowana. Mam brwi zrobione i zostały mi teraz rzęsy. I do rzęs używam, jest to tusz z L'Oreal Paris i jest on, nazywa się on Bambi.
Teraz dolną linię wodną robię zwykłą czarną kreską z Rimmela. I teraz uwaga, czas na special thing, którą kupiłam specjalnie pod właśnie moje urodziny. I są to takie cyrkonie, które nakleja się na paznokcie. Ale ja akurat stwierdziłam, że wykorzystam je do mojego osiemnastkowego makijażu i wezmę sobie kilka takich cyrkoni. W ten sposób mam jedną, lecę z kolejną po drugiej stronie teraz. Rozpuszczam oczywiście włosy. Okej, moi drodzy, a więc jestem ready. Tak się prezentuje mój makijaż. Proszę bardzo. A tak się prezentuje sukienka, w jakiej jestem. O, taka zwykła czarna jest ona z Misguided. Torebka jest z Stradivariusa. I będę jeszcze miała szpilki z Prima Mody, ale to już zobaczycie po prostu później, bo mamy lekkie opóźnienie i muszę już koniecznie wychodzić, także widzimy się później. Hejka, moi drodzy, a więc ja właśnie skończyłam montować ten oto filmik i dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie jego i oprócz tego dziękuję wszystkim, którzy byli na tej imprezie, bo naprawdę było super, ja się świetnie bawiłam, także dziękuję wszystkim, którzy przyszli, wszystkim, którzy również nie dali rady przyjść, bo na pewno chciałam, jak Was zaprosiłam, na pewno chciałam spędzić ten dzień po prostu z Wami. I co? I to tyle, także dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, wyczekujcie teraz odcinka, następny odcinek, jaki będzie, to będzie odcinek z prezentami, bo naprawdę bardzo chcieliście ten odcinek, ja nie chciałam go zbytnio nagrywać, ale Wy mówiliście, że koniecznie muszę nagrać, także będzie, więc wyczekujcie, no i co? I to tyle, jeżeli taki odcinek Wam się podobał, oczywiście pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, a my się widzimy już niedługo, do zobaczenia i cześć!